Nie może być tak spokojnie. Siemanko. Kolejny vlog, kolejny szalony vlog. Nagrywa się, nagrywa się. Chodź tutaj. Muszę podbić trochę wyświetleń. Jest łobuz. YouTuber, co? Tak. Dajcie lajka. Także tak się tu bawimy na bajernach. Nie wiem, może macie jakiś sposób na tym sierdzić, bo to jest tragedia. W ogóle z tyłu za mną był taki narożnik i przeniosłem go dzisiaj na balkon, zrobiłem sobie taki kącik. Fajnie będzie, może coś tam też nagram. Powiedz coś śmiesznego, a nie ciągle żartujesz. Nie masz do powiedzenia? Tu nie nagrywaj, chłopie, po prostu. Siemanko, jak ten czas szybko leci, jeszcze niedawno nagrywałem tu swój pierwszy odcinek. To było jakieś 7 odcinków temu, więc możecie zauważyć różnicę. W tym jak mówię? W tym jak się zachowuję przed kamerą. Nie, jestem trzeźwy, spokojnie. 8 stycznia mija dużo czasu od momentu, kiedy przestałem pić alkohol. Ale nie zarzekam się, że już w ogóle nie będę pił czy coś. No na razie po prostu nie piję. Nie kupuję i nie piję, proste. A 4 tygodnie mija jak nie mięsa, więc nie jestem normalny, wiem o tym. Ale wiecie, lepiej się czuję, naprawdę. Pierwsze 2 dni mnie głowa bolała trochę. Nie wiem od czego. Ale nie jest też tak do końca, że nie jem mięsa. Ja jem jajka i tuńczyka. Czyli ogólnie ryby tam. Także myślałem na początku, że no co ja będę jadł, tak, mięso, jakby podstawa polskiej kuchni. No ale można jakieś tam sobie zamienniki znaleźć. Głównie bazuję na warzywach, jakieś tam węglowodany i nabiał ryby, także dużo nasion, daje radę jakoś. Mam energię, myślałem, że będę jakiś taki zmęczony, ale wiadomo, jak mało węglowodanów w diecie, no to będę taki trochę osowiały, ale generalnie dobrze się czuję, więc na razie nie zamierzam wprowadzać jakichś zmian w dietę. No i co, dzisiaj jest przewidziany jakiś tam trening? No trening. Trenuję w domu, tak, mam sztangę, 2 hantle. Łączne obciążenie wynosi około 40 kg, więc no coś tam można porobić, no nie ma ławeczki, wiecie. No to co, w sumie tylko biceps, triceps. A porobię pompki. W ogóle nagram kiedyś taki jeden trening w domu, ale to zobaczycie sobie później, jak to wygląda. No nie chcę też pajacować po prostu, no. Zwykły trening domowy, więc bez wymówek. Trzymajcie się, pozdrawiam was.